Tematem przewodnim naszego spotkania i mojej opowieści jest, jak założyć sklep internetowy. Wiadomo, że obecnie zmienia się trochę charakter funkcjonowania sklepów stacjonarnych. Bardzo często pojawiają się takie komunikaty, które mówią o tym, że sklepy internetowe w dobie kryzysu koronawirusa mają przyszłość, czyli że sprzedaż internetowa będzie dominującym kanałem dystrybucji produktów i usług, dlaczego warto pozycjonować sklep internetowy, jakie działania należy podjąć, żeby sklep internetowy w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem mógł działać. Ja zaś postaram się skoncentrować na tym w ogóle, co zrobić, żeby założyć sklep internetowy, jak myśleć o sklepie internetowym i jak do niego podejść, może bez specjalnego wskazania na koronawirus, a natomiast on na pewno będzie pojawiał się gdzieś w tle i będzie przenikał się w tej mojej opowieści. Jak pamiętamy, sklep tradycyjnie jest takim miejscem, gdzie mogą przychodzić ludzie, wymieniać się na początku produktami, a później, odkąd pojawiły się pieniądze, a było to naprawdę dawno temu, ludzie zaczęli móc za te pieniądze kupować różne produkty. Te sklepy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, to takie różnego rodzaju bazary, namioty i tak dalej. Wielu z Was na pewno pamięta największy sklep Europy Centralnej, czyli Jarmark Europa, o nim będzie jeszcze za chwilę. No i mamy też te bardziej współczesne sklepy, kiedy człowiek ma możliwość chodzenia po nim. Dla niektórych to jest możliwość robienia zakupów, dla innych zaś miła forma spędzania czasu, przechadzanie się między półkami i dla bardzo wielu osób jest to jedyna aktywność, którą robią, czyli tradycyjna cotygodniowa wyprawa do sklepu. Oczywiście na przestrzeni czasu sklepy się rozwijały, od takich, nazwijmy je, straganów do marketów wielkopowierzchniowych, ale równolegle z nimi powstawały sklepy butikowe, specjalizujące się w jakichś konkretnych rozwiązaniach i produktach, i to dzięki nim, te produkty, które się z nich znajdują, mogą być atrakcyjne i w ciekawy sposób przedstawione. Wszystkie sklepy się rozwijają i ewoluują. Należy wspomnieć, że ten najfajniejszy sklep zlokalizowany na stadionie dziesięciolecia również się przekształcił, przestał być sklepem, no i stał się stadionem, w którym notabene też znajdują się sklepy, w których można kupić różne ciekawe produkty i usługi. Dobrze, ale zastanówmy się, kim jest klient, jak myśli klient i co jest dla klienta ważne w kontekście tradycyjnego sklepu, który mam po lewej stronie, i sklepu internetowego, który umieściłem po prawej stronie. Te oczekiwania klienta wobec sklepu tradycyjnego i sklepu internetowego są troszkę inne, bo zwróćmy uwagę, że w sklepie tradycyjnym podstawowymi elementami zapewniającymi to, że w tych sklepach jest ruch, jest właściwa lokalizacja. To właśnie dlatego powstały wielkie galerie handlowe, w których jest wiele sklepów i klient wchodzący do takiej galerii handlowej może cały dzień przemieszczać się od sklepu do sklepu, przemieszczając się między nimi i oglądając kolejne wystawy. Niewątpliwie kolejnym elementem, o którym musi pamiętać właściciel takiego sklepu, to miła obsługa, no bo zawsze wtedy, kiedy w takim sklepie czujemy się kiepsko, no to wychodzimy z niego i nie chcemy do niego wracać. Dodatkowo bogaty asortyment, czyli powinniśmy mieć maksymalnie dużo produktów, które nas interesują, po to, żebyśmy je mogli przymierzać, testować, wybierać. Parking. Oczywiście chcielibyśmy, żeby w sklepie tradycyjnym były również atrakcyjne ceny, ale zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, że te ceny są wyższe niż powiedzmy w sklepach internetowych, ale wynika to z tego, że komfort takiego sklepu, komfort oglądania produktów, jakby rekompensuje tę cenę. Oczywiście jest bardzo wiele różnych innych kryteriów, które mogą mieć znaczenie
dla sklepu internetowego, jak atrakcyjność witryn, promocje, które się tam znajdują. Niemniej chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, jak wygląda to z punktu widzenia sklepu internetowego. Ponieważ sklep internetowy nie jest tak dostępny i nie jest tak łatwo go pokazać, ponieważ w przypadku sklepu internetowego mamy takie pojęcie jak widoczność. I teraz kluczowe znaczenie tutaj ma widoczność w różnych mediach, czy to przy pomocy reklamy, czy widoczność w wyszukiwarce, ale widoczność w rozumieniu dostępności sklepu internetowego dla internautów, którzy już nie wchodzą do galerii handlowej i mogą przypadkiem natknąć się na nasz sklep, tylko muszą w sposób świadomy trafić do naszego sklepu, być skierowani do niego w jakiś sposób. Kolejny element istotny z punktu widzenia sklepu internetowego, który nie ma w ogóle znaczenia przy zwykłym sklepie, to szybkość działania, łatwość obsługi takiego sklepu internetowego, czyli szeroko rozumiana dostępność dla internauty. Kolejny element, który ma bardzo duże znaczenie często przy podejmowaniu decyzji, czy będziemy chcieli skorzystać ze sklepu internetowego, czy ze sklepu stacjonarnego, to dostawa produktu i dostępność produktu. Na pewno wszyscy zetknęliśmy się z tym, że chcemy mieć produkt natychmiast, od razu, i niejednokrotnie decydujemy się na to, żeby zapłacić za ten produkt więcej, wyłącznie dlatego, że będziemy go mieli już, już będziemy się nim mogli cieszyć, już będziemy mogli go wykorzystać. W związku z tym kluczową wartością dla właścicieli sklepów internetowych i odbiorców sklepów internetowych jest dostawa produktów i szybkość tej dostawy, łatwość tej dostawy i jakby dostępność samych produktów. No i opinie. Oczywiście opinie występują zarówno w tradycyjnym sklepie internetowym, jak i w tradycyjnym sklepie, jak i w sklepie internetowym. Natomiast dostępność ich w sklepie internetowym, powszechność, widoczność w porównywarkach cenowych ma dużo większe znaczenie niż w tradycyjnych sklepach. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak działa sklep internetowy, jak on jest zbudowany, jak porusza się klient po sklepie internetowym, jakie przechodzi etapy, żeby doszło do transakcji i kupienia produktu. Mam tutaj krótki diagram, który to przedstawia. Ten diagram można podzielić jeszcze na większe, na bardziej szczegółowe działy, natomiast wydaje mi się, że te, które tutaj są przedstawione, są kluczowe i najważniejsze. Pierwsza grupa produktów, pierwsza grupa tych zadań, tych działań, to są działania zmierzające do tego, żeby klient w ogóle dotarł do sklepu internetowego. I mamy tutaj następujące obszary. One są łącznie nazwane mechanizmami przyciągania klientów do sklepu. Pierwsza grupa to wejście z reklamy. Są to przeróżne reklamy, które występują zarówno w internecie, jak i w mediach tradycyjnych. Można to nazwać po prostu wejściem bezpośrednim do sklepu. Druga grupa to wejście z wyszukiwarek internetowych, czyli z takich miejsc, gdzie internauta już zdaje sobie sprawę, że poszukuje jakiejś informacji, ale nie wie, gdzie może tę informację znaleźć i jakby poszukuje informacji w sieci. Trzecia grupa to sytuacja, w której wiemy już, że jest dany sklep, istnieje, mieliśmy już z nim interakcję i po prostu odwiedzamy go po raz kolejny i wtedy to jest wejście bezpośrednie do sklepu internetowego. No i są jeszcze porównywarki cenowe, o których musimy pamiętać i również możemy porównywać ceny produktów w zewnętrznych porównywarkach i na podstawie najlepszej oferty przejść do sklepu internetowego, w którym ta oferta będzie nam najbardziej odpowiadała. Oczywiście jestem świadomy tego, że tę listę można dalej rozwijać i dodawać kolejne działy i grupy, takie jak Facebook, takie jak Instagram, polecenia i cała masa innych mechanizmów, dzięki którym klienci przyciągani są do sklepu. Natomiast co się dzieje, kiedy klient już trafia do naszego sklepu internetowego? Zawsze trafia do katalogu produktów
i zawsze musi wyszukać te produkty w katalogu. I ma tutaj najczęściej dwie opcje. Albo porusza się po drzewie kategorii artykułów i poruszając się po drzewie kategorii artykułów dociera do wybranych produktów, lub korzysta z wyszukiwarki artykułów, dzięki której to znajduje konkretnie wybrane produkty. Oczywiście zarówno drzewo kategorii artykułów, jak i wyszukiwarka artykułów korzysta z katalogu produktów. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że każdy sklep internetowy to katalog produktów, który można przeszukiwać na różne sposoby. Dzięki temu katalogowi produktów i przeszukiwaniu produktów, które są w tym katalogu, użytkownicy mogą je dodawać do koszyka. Dodanie do koszyka jest pewnym elementem transakcji. To jest takie podobne do zwykłej transakcji w sklepie. Klient wybrał już jakieś produkty, ma je w koszyku. Natomiast zwykle jest tak, że w tradycyjnym sklepie, kiedy klient ma już produkty w koszyku, to jest 95% szans, że te produkty wylądują w domu u tego klienta i będą kupione. Natomiast w sklepie internetowym to znacznie mniej. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w zależności od sklepu internetowego dodanie produktu do koszyka kończy się transakcją w od 10 do 50% przypadków. Dlaczego? Dlatego, że często w sklepie internetowym koszyk traktujemy jako swojego rodzaju przechowalni, czyli dodajemy tam różne produkty, natomiast dopiero wtedy, kiedy podejmujemy decyzję o zakupie, wybieramy te produkty, które są dla nas istotne, które chcemy mieć i za które chcemy zapłacić. Kolejnym elementem, który wciąż decyduje o naszej transakcji, jest wybór sposobu określenia dostawy. Czyli czy logujemy się jednorazowo do sklepu, czy jesteśmy zarejestrowani w sklepie internetowym i czy będziemy do niego wracać, bądź czy zalogowaliśmy się do sklepu internetowego i jesteśmy jakby stałym klientem tego sklepu internetowego. W zależności od wyboru tej ścieżki korzystania ze sklepu internetowego, jakby nasz los w sklepie internetowym i nasza przydatność będzie różna. Ponieważ jeśli jesteśmy, że tak powiem, zadeklarowaliśmy jednorazowy użytek, czyli skorzystaliśmy ze sklepu raz, nie pozostawiając w nim danych, to z punktu właściciela sklepu internetowego to jest jakby jednorazowy użytkownik, który nie może później być ponawiany w kontaktach, do którego nie możemy wysyłać maili, do którego nie możemy komunikować po raz kolejny udziału w transakcji w sklepie. I dopiero po deklaracji sposobu, czy też rejestracji, czy przeprowadzenia transakcji, mamy realizację płatności. I tutaj kończy się to, co dzieje się w internecie, czyli kończy się funkcja samego sklepu internetowego i od tej pory to działanie to już jest działanie właściciela sklepu internetowego, które polega na kompletacji zamówienia, dbanie o stany magazynowe, zapewnienie tego, żeby ta kompletacja była właściwa. Od tego momentu może zostać wystawiona faktura i od tego momentu jakby produkt jest w przesyłce, czyli jest wysłany do klienta i klient, który nabył produkt, czeka na niego, mając nadzieję, że trafi on do niego jak najszybciej. My dziś skoncentrujemy się głównie na tym fragmencie, w którym jest sam sklep internetowy. Nie będziemy omawiali o mechanizmach przyciągania klientów, ani nie będziemy mówili o zarządzaniu sklepem internetowym w rozumieniu polityki magazynowej itd., czyli koncentrujemy się na samym mechanizmie działania sklepu internetowego. Żeby móc prowadzić sklep internetowy i myśleć o sklepie internetowym, potrzebujemy, co wydaje się oczywiste, ale potrzebujemy mieć produkty, które będziemy sprzedawać, bądź potrzebujemy wiedzieć, jakie te produkty będą. Kolejny aspekt to adres sklepu internetowego, wybór platformy, na której zbudujemy sklep internetowy, wygląd graficzny naszego sklepu, hosting, czyli to, jak w internecie będzie utrzymywany nasz sklep internetowy, płatności w rozumieniu mechanizmu, który będzie obsługiwał transakcje w sklepie internetowym. Oczywiście, jeśli mamy już produkty, to potrzebujemy je w sposób atrakcyjny pokazać w internecie, w związku z tym będą nam potrzebne opisy produktów, zdjęcia.
No i żeby móc uruchomić sklep internetowy, będzie potrzebne wprowadzenie treści i klienci, którzy będą odwiedzali sklep internetowy. Na kolejnych slajdach pozwoliłem sobie omówić poszczególne z elementów. No i teraz tak, od czego zacząć myślenie o sklepie internetowym? Myślę, że pierwszym elementem, który warto byłoby rozważyć, to zadanie sobie pytania, czego oczekujemy od naszego sklepu internetowego. Bardzo często jest tak, że kiedy chcemy współpracować z jakąś firmą, to ta firma mówi: wypełnijcie nam brief, powiedzcie, jakie macie oczekiwania. No i pojawia się bardzo wiele takich pytań i zagadnień, typu dodawanie produktów, wyróżnianie produktów, realizowanie zamówień, slajdery, rotatory, porównywarki cenowe, integracja z firmami kurierskimi itd., itd., itd. Czyli masa pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Ja do tego wrócę, to jest rodzaj takiego briefu, dzięki któremu możemy sprecyzować swoje oczekiwania. Natomiast on też daje nam informacje o możliwościach, czyli od takich podstawowych możliwościach, które może spełniać sklep internetowy. Ale wróćmy na chwilę do prezentacji i zastanówmy się w ogóle, jakie istnieją sklepy internetowe, jakie są rodzaje sklepów internetowych z punktu widzenia ich funkcjonowania w sieci, jaką jest internet. Bo oczywiście wszyscy wiemy, że sklepy są pod jakimiś adresami. Natomiast ja chciałbym omówić to, jak one są zbudowane, w jaki sposób funkcjonuje. Więc możemy podzielić sklepy internetowe na cztery główne rodzaje. Zależne od platformy, czyli oprogramowania, na których te sklepy działają. Pierwszą grupą są sklepy internetowe tak zwane SaaS. Drugie to rozszerzenia CMS. Trzecie, wszystkie sklepy rozumiane pod i też nazywane łącznie pod nazwą open source. Co prawda to open source to nie tyle jest nazwa sklepu internetowego, a rodzaj oprogramowania, na którym jest oparty sklep, czyli raczej jego formy powstania, oraz sklepy dedykowane, które są sklepami jakby tworzonymi przez wyspecjalizowane podmioty, wyspecjalizowane firmy, które zajmują się produkcją czy też wdrażaniem sklepów internetowych. Dobrze. Może powiedzmy, zacznijmy od tego, co to jest SaaS. SaaS to jest taki rodzaj oprogramowania, które jest dostępne na życzenie. To znaczy, cała aplikacja działa już w sieci internet, my tylko i wyłącznie musimy założyć konto, zalogować się i jesteśmy właścicielem takiego sklepu internetowego. Ja tutaj pozwoliłem sobie wybrać jedną z platform, tych platform jest naprawdę dużo. Chciałem pokazać, jak wygląda założenie takiego sklepu. Jest to bardzo proste, wystarczy, że podam adres e-mail, zakładam sklep bezpłatnie, muszę jeszcze wpisać sobie hasło. W tej chwili tworzy nam się sklep internetowy. Potrwa to kilkanaście sekund. Za kilkanaście sekund nasz sklep internetowy będzie gotowy. Za 3 sekundy zostaniemy do niego przekierowani. I pod naszym adresem powstał sklep internetowy. Mamy już dostęp do panelu administracyjnego. Tak wygląda panel administracyjny. Jak również mamy już dostęp do sklepu internetowego do sklepu internetowego, który jest dostępny w internecie. Obecnie on jest pod takim adresem mysky-shop.pl. Proste, łatwe, przyjemne, bezproblemowe. Czy ma to jakieś wady? Nie wiem. Natomiast pragnę powiedzieć, że ten typ sklepów jest najlepszym rozwiązaniem na początek. Dlaczego? Ponieważ możemy go bardzo szybko uruchomić. Zajęło to 15 sekund. W ramach takiego typu sklepu mamy automatyczne aktualizacje, ponieważ producent tego sklepu internetowego dba o to, żeby był on bezpieczny i aktualizuje go zawsze, kiedy pojawiają się jakieś problemy. Natomiast ma też pewne wady. Pierwszą wadą, dosyć ważną, jest to, że jesteśmy uzależnieni od jednego konkretnego dostawcy, od jego polityki cenowej
i od tego, w jaki sposób będzie chciał nas traktować w przyszłości. Nie mamy dostępu do kodu aplikacji, w związku z tym nie możemy dodawać żadnych innych funkcjonalności niż te, które przewidział producent sklepu internetowego. No i to, co jest najważniejsze, no to relatywnie mała wydajność takiego sklepu internetowego ze względu na to, że on jest przystosowany do funkcjonowania w środowisku, w którym na jednej platformie hostingowej działa wiele sklepów internetowych, choć w zależności od dostawcy na pewno ta wydajność jest zarządzalna. To, co jest kolejnym elementem związanym z takim sklepem internetowym, o którym trzeba wspomnieć, to to, że zwykle w przypadku tego typu sklepów internetowych płacimy opłatę miesięczną za jego utrzymanie. I teraz te opłaty są zróżnicowane w zależności od tego, czego oczekujemy od naszego sklepu internetowego, tego, jak wiele ma być tam produktów, jak duża ma być wydajność takiego sklepu internetowego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że najniższa cena takiego sklepu internetowego to 99 zł miesięcznie, zaś najwyższa cena to 299 zł. Natomiast oczywiście nie płacimy już kosztów związanych z samym utrzymaniem sklepu internetowego i nie płacimy opłaty hostingowej w przypadku takiego sklepu internetowego, czyli jakby za przestrzeń dyskową, przestrzeń na serwerze i tak dalej. Natomiast mamy limity, są to limity ilości produktów. Bez wątpienia ten sklep internetowy, jak ten typ sklepu internetowego, jak wspomniałem na początku, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, kiedy nie jesteśmy pewni, czy nasz biznes będzie działał i funkcjonował poprawnie i chcielibyśmy tylko spróbować działanie takiego sklepu internetowego. Kolejna grupa to rozszerzenia do systemów CMS, czyli kiedy już mamy stronę internetową, ta strona internetowa funkcjonuje i chcielibyśmy rozbudować naszą stronę internetową o sklep internetowy ze względu na to, że mamy ograniczoną liczbę produktów i chcemy zobaczyć, czy to będzie chciało działać, jak będzie funkcjonowało, to rozwiązanie jest fajne, jest wiele takich rozwiązań. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest rozszerzeniem do CMS, zaryzykuję stwierdzenie, jest WooCommerce, o którym opowiem dalej. Jakie są zalety rozszerzenia CMS-a? Główna i podstawowa to niska cena wdrożenia, ponieważ zwykle rozszerzenia CMS-ów oparte są o rozwiązania open source'owe. Mamy dostęp do plików, mam na myśli dostęp do plików, to jest kod aplikacji. Brak abonamentu, co powoduje, że możemy taki sklep internetowy stworzyć i w ramach opłat, które już ponosimy w związku z utrzymaniem sklepu, serwisu internetowego, możemy go rozwinąć. Mamy bardzo duży dostęp do rozszerzeń sklepu internetowego. Te rozszerzenia już się nam przewinęły w tle. Ja tutaj otworzę je jeszcze na chwilkę, po to, żeby przy tej okazji może omówić kilka z nich. Już wracamy do rozszerzeń, które mamy w tym okienku. Te rozszerzenia to są dodatkowe funkcjonalności sklepu internetowego, które wykraczają poza standardową możliwość wyłącznie kupowania produktów. I te rozszerzenia mogą być różne. Może być to na przykład integracja z Allegro, czyli możliwość bezpośrednio ze sklepu internetowego publikacja ofert na Allegro. Może być to obsługa wielu walut. Może być to bezpośrednia integracja z firmami kurierskimi, tak żeby cały zakup usługi kurierskiej odbywał się w sposób zautomatyzowany. Wracając do prezentacji, niewątpliwie rozszerzenia CMS mają bardzo bogaty wybór tego typu dodatków do sklepów internetowych. Oczywiście rozszerzenia CMS-ów mają też pewne wady. Stworzone dodatki zdarza się, że nie są rozwijane, w związku z tym nie ma automatycznych aktualizacji, to my jako właściciel sklepu musimy często dbać o aktualizacje, które będą zapewniały bezpieczeństwo naszego serwisu internetowego i naszego sklepu internetowego. Otwarty kod aplikacji można powiedzieć, że jest wadą i zaletą.
Wadą jest to, że możemy go modyfikować, zaś bardzo dużą wadą jest to, że jest narażony na włamania i nie jest tak dobrze zabezpieczony jak zamknięte aplikacje. W przypadku takich rozszerzeń do CMS-a mamy ograniczone wsparcie w zakresie obsługi samego produktu, ponieważ zwykle rozwiązania oparte o SaaS dają też helpdesk, który pomaga nam w obsłudze samego sklepu, pokazuje jak z nim pracować i jak go obsługiwać. Zdarza się też, że rozszerzenia CMS mają problemy z wydajnością. Wynika to z tego, że instalują użytkownicy różne rozszerzenia, które nie do końca były tworzone do obsługi na przykład dużej liczby zapytań. Kolejna grupa to typowe sklepy internetowe zbudowane o oprogramowanie open source. Jest bardzo duży wybór tego oprogramowania. Jednym z popularniejszych jest system Presta. Pozwolę sobie ten system w dalszej części omówić. Natomiast główne zalety to dostęp do plików, brak abonamentu, dostęp do dużej liczby rozszerzeń, rozwój przez społeczność. To znaczy, że użytkownicy sami rozwijają poszczególne funkcje takiego systemu i dodają nowe możliwości, co powoduje, że taki system ma bogate funkcjonalności, z których można korzystać, które można dodawać. Część z nich jest płatnych, część z nich jest bezpłatnych. Pewnymi wadami takiego CMS-a opartego o open source jest brak automatycznych aktualizacji, czy też brak aktualizacji przez twórców takiej aplikacji. To właściciel witryny, czy też właściciel sklepu musi dbać o to, żeby te aktualizacje były wprowadzane. Otwarty kod aplikacji, czyli znowu dostęp do plików źródłowych daje możliwość jakichś włamań. Taka aplikacja mniej zabezpieczona, ograniczone wsparcie, natomiast dużą, jakby ja to chyba przypadkiem napisałem w wadach, dobra wydajność powinno być w zaletach. Bywa, że wdrożenie open source'owego sklepu nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sami, w związku z tym wiąże się to z dosyć wysoką ceną wdrożenia w porównaniu na przykład z rozszerzeniem CMS-a. Jest też oprogramowanie dedykowane. To oprogramowanie sklepowe dedykowane jest tworzone przez firmy, które tworzą je dla nas. Najczęściej bazują one na jakichś gotowych, już wcześniej przygotowanych rozwiązaniach. Natomiast to rozwiązanie powoduje, że wiążemy się z firmą, która tworzyła dane oprogramowanie, współpracujemy z nią dłuższy czas. Natomiast kiedy chcemy wdrożyć rozwiązania, które są unikatowe na rynku, których nikt wcześniej nie robił, no to jest to najlepszy wybór. Natomiast wiąże się też z wysoką ceną wdrożenia, natomiast ma bardzo wiele zalet związanych z elastycznością i dostosowaniem do naszych potrzeb. Przygotowałem dwa case study, zarówno CMS-a, sklepu, który jest rozszerzeniem CMS-a, jak i Presty. Szybciutko je pokażę. Mam tutaj serwis internetowy, akurat jest to sklep internetowy myjni samochodowej. W ramach takiej myjni mamy zwykły serwis internetowy, natomiast właściciel myjni postanowił, że jego biznes zostanie rozszerzony o sklep internetowy i stworzył tutaj sobie zakładkę sklep. No i w ramach takiego sklepu daje możliwość klientom kupowania produktów. Jak to wygląda od drugiej strony? Zalogujmy się do panelu administracyjnego. Dobrze, logujemy się. No i tak, po stronie panelu administracyjnego będziemy mieli standardowy system oparty na WordPressie, gdzie mamy możliwość zarządzania samym serwisem internetowym, czyli poszczególnymi stronami, tymi treściami, które znajdują się w tych stronach internetowych. No i mamy tutaj klasyczny serwis internetowy, klasycznie zarządzany. Dodatkowo mamy zainstalowane rozszerzenie, w tym wypadku jest to WooCommerce, które daje nam możliwość zarządzania produktami, które mamy w sklepie internetowym,
Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że te dane w tym sklepie są tak troszkę rozstrzelone. To znaczy ten dodatek jest jakby zintegrowany z serwisem internetowym, natomiast produkty występują w różnych miejscach. I w zakładce WooCommerce mamy samą obsługę sklepu, czyli zamówienia, raporty, ustawienia, statusy itd. Natomiast produkty mamy zebrane w kategorii produkty. Każdy z takich produktów, które mamy w tym sklepie, możemy sobie wyedytować, możemy też dodać nowy. Każdy taki produkt ma swoją kartę i w ramach takiej karty produktu tutaj są zebrane informacje o tym produkcie, zaczynając od opisu produktu, ustawień związanych z danym produktem, czyli ceny, stany magazynowe, wysyłka, czyli dane do wysyłki, które są brane pod uwagę w wysyłce, powiązane produkty oraz jakieś dodatkowe atrybuty. Można powiedzieć, że ten sklep świetnie się sprawdza i bardzo fajnie działa pod warunkiem, że mamy ograniczoną liczbę produktów. I ta ograniczona liczba produktów do kilkunastu, kilkudziesięciu produktów może być jakby zgrupowana w kategoriach, natomiast proszę zwrócić uwagę, że samo zarządzanie powiązaniem produktów i kategoriami jest takie, nazwijmy to, mało intuicyjne. Ze względu na to, że z jednej strony mamy produkty, a z drugiej strony mamy kategorie i dopiero na poziomie produktów te konkretne produkty mamy przypisane do odpowiednich kategorii, czyli miejsc, gdzie dany produkt się wyświetla. Oczywiście z punktu widzenia tego, co widzą internauci, to jest to takie eleganckie i nie ma problemu z nawigacją, natomiast już po stronie panelu administracyjnego bywa to skomplikowane. W związku z tym rekomendowałbym stosowanie tego sklepu internetowego w sytuacji, gdy mamy relatywnie mało produktów. Dobrze. Przejdźmy teraz do drugiego sklepu, który tutaj mamy. Drugi to była Presta. Presta już jest tradycyjnym sklepem internetowym, oczywiście opartym o rozwiązanie open source. Z punktu widzenia sklepu internetowego i takiego użytkowania właściwie nie różni się niczym od tego, co mieliśmy przed chwilą w WooCommerce. Tak samo jak tam karta produktu, opis produktu, dane dotyczące produktu, zdjęcia. Oj, dobrze, troszkę pozamykam okienek, bo już się troszkę gubię. Natomiast zupełnie inaczej zbudowany jest panel administracyjny sklepu PrestaShop. Wynika to z tego, że jest to po prostu pełen sklep internetowy, w którym ta struktura treści, struktura zarządzania jest dużo lepiej ułożona, zaryzykuję takie stwierdzenie. Po pierwsze, ten podział, ten sklep jest podzielony na następujące grupy. Pierwszą grupą jest sprzedaż, czyli są to rzeczy związane ze sprzedażą, samymi transakcjami, produktami i tym, co jest udostępnione. Druga grupa to dane konfiguracyjne, to się tutaj nazywa ulepszenia. I tak, mamy poszczególne działy. Pierwsza grupa to są zamówienia, a druga grupa to, to jest katalog. No i teraz tak, katalog produktów, katalog niejako kategoryzuje nam produkty, I przypisuje produkty do określonych kategorii. Oczywiście system ten w tym modelu z racji swojej przejrzystości daje nam możliwość relatywnie łatwego przeszukiwania produktów po poszczególnych kategoriach. Czyli jeśli mamy jakieś kategorie, które utworzyliśmy sobie na poziomie kategorii, to tutaj możemy go przeszukiwać. Do produktów możemy też dodawać wiele dodatkowych parametrów, dzięki którym jakby w sposób taki jednoznaczny wiemy, gdzie te produkty są wyświetlane, jak wyglądają ich opisy i w jaki sposób są dystrybuowane do klientów, czyli są tutaj dane związane z przesyłkami i tak dalej. To, co jest pewnym wyróżnieniem, ale występuje też również w innych systemach, mamy tutaj na poziomie produktu
stworzone już ułatwienia, które będą nam w przyszłości wspierały SEO. Główna różnica między tymi rozwiązaniami to to, że sklep oparty na Presta lepiej się sprawdza, kiedy potrzebujemy zbudować duży sklep internetowy z dużą ilością produktów. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie mamy do dyspozycji rozbudowanego CMS-a. Natomiast w sytuacji, kiedy wybralibyśmy WooCommerce, to mamy rozbudowany CMS, którym jest WordPress, z możliwością dodawania produktów. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zarządzanie tym systemem może być nieco mniej chaotyczne i nieco mniej kłopotliwe niż sklepem opartym o Presto. Mamy jeszcze jedną możliwość, jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasz biznes będzie działał poprawnie. Możemy również skorzystać z czegoś, co się nazywa dropshipping. Wówczas nie musimy w ogóle inwestować w sklep internetowy, tylko możemy wykorzystać gotową platformę, którą udostępnia nam dystrybutor produktów lub usług. Ja sobie chciałem zademonstrować, jak to działa na przykładzie BitStore. BitStore to jest platforma handlowa hurtowni z urządzeniami RTV, AGD, Action. I ten jakby hurtownik dostarcza nam już gotowe oprogramowanie, w którym nie musimy absolutnie robić nic, nie musimy się martwić o nic, ponieważ jakby wystarczy, że zajmiemy się dostarczaniem klientów do sklepu, a samą obsługą transakcji, dostarczaniem towaru zajmie się dostawca, który udostępnił nam platformę, dzięki którą możemy wykorzystywać do sprzedaży produktów, które znajdują się w ofercie naszego dostawcy. Dropshipping jest dosyć ciekawą gałęzią, jeśli chodzi o takie biznesy internetowe i sklepy internetowe, ze względu na to, że nie wymaga właściwie żadnych inwestycji, jeśli chodzi o uruchomienie platformy, wprowadzanie produktów, dostarczanie produktów klientom, ponieważ całość obsługuje dostawca takiej usługi. Teraz tak, żeby sklep internetowy mógł funkcjonować, potrzebujemy adres sklepu internetowego. Rejestratorem adresów internetowych w Polsce jest firma NASK. Pod adresem dns.pl możemy sobie sprawdzić, czy są jakieś adresy internetowe dostępne. Warto pamiętać, że adres internetowy powinien kojarzyć się z naszym biznesem, z ofertą naszego sklepu. Najlepiej, kiedy kojarzy się z produktami, które sprzedajemy, po to, żeby internauci mogli łatwiej do niego docierać. Domena internetowa to też możliwość rejestracji subdomeny, czy też możliwość subdomeny, wówczas nie trzeba ponosić żadnych opłat. I subdomena to nic innego jak rozszerzenie naszej domeny głównej, czyli na przykład dodanie do głównego adresu słowa sklep. I takie rozwiązanie umożliwia nam na stworzenie sklepu internetowego powiązanego bezpośrednio z adresem, pod którym byliśmy dotychczas znani. Kolejny aspekt istotny z punktu widzenia budowy sklepu internetowego i jego funkcjonowania w sieci to rodzaj konta hostingowego, na którym te sklepy będą utrzymywane. Ja tutaj wyróżniłem cztery typy. Od najprostszego, czyli najprostsze konto hostingowe, VPS, serwer dedykowany i usługa cloud, czyli taki hosting w chmurze. Trzy słowa o każdym z nich. Konto hostingowe to najprostsze rozwiązanie, w którym na jednym fizycznym komputerze, czyli na jednym fizycznym serwerze jest wiele kont hostingowych, czyli korzysta z niego z wielu użytkowników. Co powoduje, że jeśli któryś z użytkowników bardziej obciąża serwer, bądź my bardziej obciążamy serwer, wówczas usługi działają jakby wolniej, czyli całość przestaje działać tak dynamicznie. Kolejna grupa to VPS. VPS to taki rodzaj konta hostingowego, dzięki któremu zasoby na danym serwerze są wydzielone wyłącznie dla nas. Oznacza to, że nasza działalność na serwerze, jak i działalność innych użytkowników nie wpływa na to, jak funkcjonuje nasz sklep internetowy. Można powiedzieć, że konto hostingowe zwyczajne działa bardzo dobrze do mniej więcej 30
do 50 tysięcy użytkowników miesięcznie. VPS działa dobrze mniej więcej do 100 tysięcy, 150 tysięcy użytkowników miesięcznie. Natomiast serwer dedykowany, wówczas mamy do dyspozycji całą maszynę, całą maszynę, z której sobie korzystamy. Jest to preferowane do, to rozwiązanie jest preferowane w przypadku średnich sklepów internetowych. Jego olbrzymią zaletą jest to, że jest bardziej wydajne niż ten typ kont. Natomiast jego pewną wadą jest to, że maksymalna jego wydajność jest ograniczona i nie da się jej przekroczyć, ponieważ jest to maksymalna wydajność danego serwera i w wypadku, kiedy nasz sklep internetowy się rozwija bardzo mocno, okazuje się, że wydajność tego serwera może być zbyt mała. Dlatego ktoś, jakby twórcy internetu wymyślili, czy też firmy zajmujące się internetem hostingiem, wymyśliły takie rozwiązanie jak cloud, czyli hosting w chmurze, i powoduje to, że nasz serwer jest jakby całkowicie zwirtualizowany. To znaczy, że decydujemy, jakie są nam potrzebne zasoby do tego, żeby nasz serwis funkcjonował i obsługiwał wszystkie transakcje, i w czasie możemy sobie swobodnie zarządzać tymi wymaganiami, czyli możemy zwiększyć wydajność naszego serwera w dzień, kiedy mamy duży ruch, i zmniejszyć w nocy, kiedy tego ruchu nie ma, ponosząc opłatę wyłącznie wtedy, kiedy te transakcje dochodzą do skutku. Warto przy tym wspomnieć, że największymi platformami cloudowymi, które udostępniają przestrzeń na swoich serwerach, są znane nam platformy handlowe takie jak Amazon, Alibaba czy Google, ponieważ oni potrzebują mieć bardzo dużą wydajność, dlatego stworzyli sobie wielkie platformy cloudowe i te platformy udostępniają również innym sklepom internetowym. No i teraz tak, kolejny aspekt to wygląd sklepu internetowego. Mamy dwie opcje. Albo możemy skorzystać z gotowego szablonu. Najpopularniejszymi platformami, gdzie mamy dostępne gotowe szablony, to jest TemForest i Template Monster. Pozwolę sobie pokazać TemForest. Mamy tutaj do wyboru przeróżne wyglądy dla różnych platform. Funkcjonuje to tak, że możemy sobie wybrać taki wygląd sklepu internetowego. Możemy go sobie kupić w dosyć promocyjnej cenie, $29 w tym wypadku, i w zamian otrzymujemy paczkę plików, które możemy zainstalować na serwerze. Zwykle ta paczka plików wypełniona jest podstawowymi danymi, które pozwalają nam pokazać, jak ten sklep czy serwis internetowy wygląda. To jest przykład sklepu internetowego czy też serwisu internetowego, który bazuje wyłącznie na szablonie. No i oczywiście ten szablon powinien być dostosowany do potrzeb naszych, czyli użytkownika, i zwykle zajmują się tym firmy, które jakby wdrażają takie szablony, dostosowywują je, przebudowywują, usuwają pewne funkcje, dodają inne, tłumaczą, po to, żebyśmy mogli w sposób taki swobodny korzystać z danego szablonu. Zaletą takiego rozwiązania, czyli wyboru gotowego szablonu, jest niska cena wdrożenia, natomiast wadą jest to, że nasz serwis internetowy na pewno ma swoją kopię gdzieś w świecie i na pewno ktoś inny z niego korzysta i na pewno już taka strona internetowa istnieje. Alternatywą do tworzenia szablonów, jakby do wykorzystania gotowych szablonów, jest indywidualny projekt, czyli tworzenie projektu sklepu internetowego od podstaw, po to, żeby był on spersonifikowany, po to, żeby spełniał wszystkie nasze potrzeby. Niestety wadą jest to, że nie zawsze wygląda to tak uroczo jak na tym obrazku i zdarza się, że ten proces trwa dosyć długo, dosyć jakby proces akceptacji jest złożony. Kolejny istotny element to opisy produktów i unikalna treść. Musimy mieć świadomość, że o unikatowości naszego sklepu internetowego poza jego wyglądem graficznym decydują też treści, które w tym sklepie się znajdują.
ponieważ to poprzez te treści będą internauci mogli odnajdywać produkty, które znajdujemy w sklepie, które mamy w sklepie w wyszukiwarce internetowej. Istnieje wiele platform, które pomagają nam w tworzeniu takich treści do sklepów internetowych. Jedną z nich jest TextKombinat, a ja tutaj sobie pozwoliłem pokazać taki może mały żart, na którym wpisałem tekst z recenzji jednej z książek i w ramach tego tekstu recenzji z jednej książek możemy sobie zobaczyć, jak on jest wykorzystywany w wyszukiwarce. Pozwolicie, że to szybciutko otworzę, żeby go skopiować, bo widzę, że nie będzie to takie łatwe z prezentacji. No ale skopiujmy sobie fragment tej treści. No i zwróćmy uwagę, że w wynikach wyszukiwania właściwie wszyscy wydawcy, wszyscy dystrybutorzy książek korzystają z dokładnie tego samego fragmentu i wyszukiwarka Google indeksuje ich dokładnie pod tą samą treścią. Najpewniej ta treść pojawiła się po raz pierwszy w materiałach prasowych danego wydawcy i jest ona już w ten sposób powielana wśród innych dystrybutorów książek. Warto jest mieć własne opisy produktów, ponieważ dzięki temu internauci mają możliwość lepszego docierania do naszych produktów, ale również możemy w tych opisach ukryć własne słowa kluczowe, po których chcielibyśmy, żeby internauci mogli wyszukiwać naszych produktów. Można powiedzieć, że to tyle, jeśli chodzi o ogólne informacje na temat sklepów internetowych, ich powstawania, budowy, tego, co trzeba zrobić, o czym należy pamiętać, żeby stworzyć sklep internetowy. Oczywiście na końcu musimy też prowadzić treści, musimy zadbać o klientów sklepu internetowego. Natomiast jestem zdania, że pozyskiwanie klientów to już inna opowieść. Dobrze, więc dziękuję wszystkim bardzo. Zapraszam do skorzystania z naszych usług. Zawsze można z nami porozmawiać. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i życzę miłego dnia.